Nie, nie mam bartek drewna. Znaczy, no są jakieś logi, ale to są te dziwne logi. Takie, wiesz, weirde trochę. Drewna po prostu. O kurwa, spaliło się wszystko. To ja wiem, ja to podpaliłem. A. Nie chciało mi się po prostu chodzić tam na górę. Ajajaj, tylko problem jest taki, że my nie mamy wystarczająco drewna. Sadzonek mamy w chuj to posać. Mam bone mille też. To mnie można, tylko że najpierw musi ten. Musi to się wszystko schajczyć. Co się może schajczyć? Musi to się wszystko schajczyć. A to chwila akurat. Zobaczymy. Na chwilę tam się zaczną respić moby i wszyscy umrzemy. Gdzie ci się zaczną respić moby? Na górze. To już a, część dobra. Jakby jest zrobione. Myślałem, że na tych na palących się drzewach zaczną się respić moby. Nie, nie. Ładnie, szajbi, nie groź, nie groź. Powiem, że początkowy etap tego generatora podobał mi się o wiele bardziej. Jak mam no, być to szczery. Prawda. Jakby było, były rzeczy, które znaliśmy, a teraz nie wiem, kurwa. Astral Sorcery. Jak ja nie kumam, nie wiem. Earth Sorcery, a dopiero co do Astral. Pojebane. No, strasznie. Dobra, gdzie mamy Bone Mila? To nie mogę sobie zrobić. Tam jest kilka. Dobra. To pytanie przeszło teraz. Dobra. Zrobione. To skrzynkę też możesz zrobić i postawić nad tymi. Nad. Tym środkowym, tym rzędem. Pali. Mogłeś poczekać, Bartek. Mogłem, ale jestem w gorącej wodzie kompanii. Kompanii w gorącej wodzie. Boiled in hot water. A w ogóle powiedzieć ciekawostkę? No. W Polsce się mówi, że leje jak z cebra, co nie? No. I to jest wtedy oznacza, że po prostu mocno leje. A wiesz, jak się mówi po angielsku? No bo nie mówi się, że wiesz, it's raining like from the bucket, co nie? No. Tylko się mówi, że it's raining cats and dogs. Że pada kotami, okay. Psami i kotami. Dobra, ciekawostka. Biedne koty i psy. No. Tak, nie wszędzie zrobiłeś dach. No, mówię, że nie zrobiłem, no bo mi drewna zabrakło. To jak zaczynasz jakąś robotę, weź ukończ. No kurwa, próbuję! No jakoś ci nie idzie, bo jeszcze nie jest skończone. Kurwa. No i dobra, nie idzie mi. Kurwa. Będzie mi nie iść, ile będzie mi się chciało. Rozjebany kill of map. No i dobrze ci tak, to gada, kurde. Proste tak, proste, że tak. Dobra. Z czego? Ale jakaś był mila, kurde, ten? Dobra, mamy. Może jakiś śmieszny kill-off sobie zrobimy. Śmieszny kill-off. Pikaxe. O, idealnie, z dobrej gry przeszliśmy tutaj. Krystal pikaxe. O, można rok jakś. O! Z tych rok krystalów można robić kill-offy. Tak? No, sprawdzę, czy nie są chujowe. Pewnie są. Nie no. Nie strasz, nie strasz, bo się posrasz. Sprawdzimy. No kurwa, no przez tyle zużyłem, no. Ale przerabowuję momentami. O, jednak nie można chyba. Chyba trzeba zenchantować te rok krystale najpierw. Ale momentami przecina tego Minecrafta, ja pierdolę, o co chodzi? Rzeczywiście ten ogień tak wpływa na tego Minecrafta. Luminous... Jakiś craft... Luminous... Crafting table. Starlight Transmutation, co to jest? Crystal Lens. Lens. Nie robi się na ocenie, muszę to szybko zrobić. Starlight. Kurwa, pochodni dalej nie zrobiłem. Alta. Ajajaj. Luminous crafting table. Mam przejebane. Ja mi się to mogłaby zaczną respić. Dobra, można robić z tych rock krystalów. Tylko trzeba je najpierw jakoś, kurwa, nie wiem, opętać. Aha. Dobra. Kontynuacja. Ciekawe rozwiązanie. Szukania śmiesznych kill-offów. Mana steel, to nie mam. Elementium, chyba nie mamy.
Steel, Infernum, Prudeum. Ojej. Blazing Bomb Pickaxe. Ajaj, noc się robi. Ajaj, przypał. Mogę tego nie przeżyć. I tak mi zabraknie, to jest najgorsze. No nie wierzę, Bartek. Weź ty zużyj jakieś ścierwobloki. No bo też mi nie pomagasz, no. No ale... Ja to buduję, kurwa, a ty zero pomocy surowcowej, no. No jakiej sary kopię cały czas to, że leci w pizdę generator, to nie moja wina. Pogadaj z twórcami moda i pozdro poćwisz. Dobra, idę w dół. Melon nam wyrósł. To już będzie kawałek otwarty. Ile tych karociaków już mamy? Jadłeś... Bartek, zjadłeś karoty nam? Nie. Na pewno? Bo chyba mieliśmy więcej. A dobra, w innej skrzynce są, dobra. Nic ci nie jadłem, spierdalaj, tylko byś mnie oskarżał. A kto się przed chwilą przypierdalał, że ci nie pomagam? No bo mi nie pomagasz. No dobra, no to... Stary, ja stwierdzam fakt. Ja, ale robię coś innego, jakby produktywność moja skierowana w inną stronę. To nie jest tak, że siedzę na dupie i sobie myślę, ale AB zapierdala. Przyznam, że jest to kusząca oferta, żeby tak robić. Mam w to wyjebane. Tak. Jest to troszeczkę kuszące. Dobra. Ciężko zrobić jakiś śmieszny pickaxe. Jest tyle śmiesznych pickaxów. To się robi jakoś, z cipy się je robi normalnie, nie wiem jak się je robi. Mana Steel Ingot, no nie mam czegoś takiego. Mam Star Metal. Wystarczy mieć te siekierę i te wszystkie, kurde... rzeczy lecą do mnie, więc w sumie zajebiście. No, mamy stal. Gówno. Nie mamy stali. Jak się robi stal? Steel grid. Nie wiem co to znaczy. Jak się robi te ingnoty jebane? Nie wiem. Kto to wymyślił w ogóle? Coke dust. No kurwa, jakiś ten. Jakiś duch nam spierdolił. O! Prosperity. Prosperity shard. Prosperity ore. Przecież nie mam takich rzeczy! Mówi, że sao prosperuje. No chujowo! Dawać mi surowce. Straszne to jest! Za moich czasów dwa patyki kurwa i losowa sztabka już można było być zajebisty. Nie tym razem. Jak kurwa, tam te moby? Ale te itemy nie chcą mi do mnie przyjść, no. Także nie chcą się dać złapać. A te trójki są potrzebne tutaj na skos? No są potrzebne. Dobra. Bo właśnie te maluchy by przechodziły. A nie, mam prosperity shard. Też nie, tak na skos w sumie nie. Ty. Rzeczywiście, masz rację. Tylko że creepery mogą chcieć wybuchać w tym rogu. O kurde! Ej, co jest? Ej, 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 ej! Co? Ej, ej! Co? Wraź mnie pobił. To cię pobił? Serduszka pojebane. Wraź! I co on ci zrobił? No pobił mnie, prawie mnie zabił. Okej. Niemiły strasznie był. Trochę tak chyba. Dobra, robię chyba sobie na pewno. Zwykły kurde żelazny kill-off. Dobra. Tylko sobie go zenchantuję. Kurde, mam grindy. Silent Gear, no ja wiem, ale to jest strasznie zaawansowane. Ja nie ogarniam tego, strasznie. Dobra. Idę kopać dalej, tylko to mi wychodzi. Naprawdę. Ja nakurwiałem wcześniej odcinki z kopalnią, zaraz twoja kolej. No jest książka, niby jest. Niby jest.
Czekaj, to przynajmniej to sobie zrobiliśmy. Podpisuję to ludziom na Messengerze. O, Creeper Seeds. Skeleton Seeds. Zajebiście. Jeszcze tylko 16 on the situ i będziemy mieli questa zrobionego. Zajebiście. No. No, nie chcę w ogóle lecieć, skurwysyn. A, nie mam tego, zmagnetyzuję Sekilow tylko. Dobra, kurde, ładnie się XP tutaj. Który level masz? 23. No to ładnie. No. A kurde, ale się rzucają. Zaraz coś mi tu przyjdzie pierdolnie i to wszystko wysadzi, jak chuj. Mówisz? No. Za dobrze jest, za miło. Za miło przy tym upgraderze. Dobra. Mam te seedsy. A powiedz mi, Bartek, jutro działamy? Czy masz zajęty jesteś? Można, można. Jasne. Tylko ja jutro mogę być zajęty. Tylko w jakich godzinach mogę być zajęty? Ja bym wolny był dopiero jakoś... Kurde... 14. 14? No i później wieczorem mam robotę. Ale to do tej roboty co mogę pójść kiedy chcę akurat. No możemy się na wieczór ogadać, no. Tylko jeżeli na wieczór, to ja wiesz, mogę przyjść do roboty na 16, zrobić robotę i o 18 będę z powrotem. A możemy zrobić tak, że wiesz, umówimy się na przykład na 17 i ja będę musiał skończyć o 19 i pojechać do roboty, wiesz. Albo pod koniec, albo na koniec. Albo no pod koniec, albo na początku. Możemy zrobić jutro tego... grosery. Groserkę, dobra. Buja. No. W ogóle ory przestały lecieć. Dobra. To dzieci wszyscy widać, że tak swoją drogą. Ty, on lata tu coś. Wrew mnie nakurwia. I serduszka też mi zmienił, ale zajebałem go. Jaki powalony gość. To jebie wytrzony jesteś jak coś. Wiem. No dobra, sorry. Właśnie muszę się jeszcze Agiech zapytać, ogarnąć, bo nie wiem czy na jutro byliśmy umówieni, czy na... czy na czwartek z ogarnianiem rzeczy. Okej. No jak coś to wiesz, na łączach jesteśmy. No, dogadamy się. Bez problemu. O, mam perełkę. Ty jesteś perełką, baby. No. Mam strzałę w głowie. To brzmi boleśnie. Tak. Ty, ale powiem ci, że fajnie mi się w DBD grało. Ogólnie dobrze mi się gra w DBD teraz.
No, no to dobry, no, dobry mod. Jak trafiamy na słabych killerów, to też jest lepiej. No ale nawet na tych mocnych, nawet jak ja padałem w meczach, to odczuwałem satysfakcję, bo ja wiesz, ja lubię styl rozgrywki, na czym polega mechanika DBD. Rozumiem, rozumiem. Ale jeszcze grając się w grę z kimś, a nie z randomami, to faktycznie oddaję, wiesz? No to na pewno, no. Jakby granie z randomami, granie ze znajomkami, to jest zupełnie co innego. Tak, tak. Dobra, trochę sobie po XP'em tutaj. Zajebiście, też trochę kości. 54 kości podrobiłem, więc... O, to mówię. Mobila nam nie zabraknie. Możesz się zająć tymi questami, tymi sadzonkowymi akurat. No mógłbym. Bo do nich bonmila akurat mogą się przydać, do jakichś melonów czy coś. O, Diamond Mob Farm, fajnie, że nam się udało. O, o lol, ale ciekawe, można zebrać tylko plony, nie wiem czy to jest minecraftowe czy z moda, ale zostawić sadzonkę pod prawym. O, fajnie, a to do... nie wiem czy minecraftowe, ale z modów. Okej. Fajne. Dobra. Ale wczoraj dropnę ci tutaj ten. Bo to się zajmuje sadzonkami. Spoko, spoko. Zajmę ty, creeper seedsy wyrosły. Co to, no, rosnę, co to jest? A, no, no, creeper seedsy są creeper seedsy. No i co z tego dropi? Co tam z rośnie? Z tego możesz sobie zrobić... Czekaj, zaraz ci powiem. A, to mnie nie wiem. Ale ogólnie można farmy różnych surowców porobić potem. Ale co, z creepera? Nie, no nie creepera, ale z innych rzeczy. Okej, okay, ciekawe. No. To jest dosyć interesujące. No trzeba ogólnie zrobić całkowicie nowe farmy, tak bardzo dużo takich farm. Rzeczywiście. Ja kiedyś pamiętam, że kurde, no nakurwiłem tego niezłą ilość różnych surowców. To wezmę dirta i mogę w sumie zacząć coś takiego robić. Tylko, no że mamy mało dirta w sumie. No i nie mamy za bardzo skąd wziąć, może się craftuje skądś dirta. Zobaczę dirta, jak skraftować. A no właśnie, z tych dirt essence. Okej. Okay. Trzeba było zrobić właśnie dirt. Dobra. Czasem u mnie tam trochę dirta dropi, ale to bardzo mało. Dobra. Dirt, esencja i motyka. Mamy coś takiego? Jaka esencja zależy? No zwykła zielona. No to mamy. A gdzie mamy motykę? No w tą skrzynce. Dzięki. Essa. A tu jest motyka. Esencję ci tutaj rzucę, już ci rzucę. Dobra, dzięki. No to śmieszne, że musisz wykraftować dirta. Teraz tak, tak i... dirt. To robimy sobie 22. Okej. Okay. Panie, bo ta esencja dropi z mobów. A mob mam pod dostatkiem. Okej. Okay. To jest taka specjalna ziemia. Czym ona się różni? Szybciej chyba rosną. Wygląda ładnie. No. Da się zrobić teraz drugi tier. A, to się... to musielibyśmy krystal zrobić. Chyba tych shardów nie mamy. Chociaż chyba mamy. Jakieś shardy mamy. Potem się ogarnie. Ajajaj, nie tak. Oj, prawie byś był na mnie zły, Bartek. Powiesz? No, na szczęście przestało syczeć w porę. Ajajaj. Ale no, dach jeszcze dobrze. Nie wszędzie zbudowany no. Jest? No, prawie wszędzie. Okej. No, ale i tak dobrze się respią. No, całkiem, całkiem. Choć pająki chyba na hita spadają, nie wiem czemu. Dobra, teraz tak, dirt seed muszę zrobić. Jak zrobić dirt seeds?
Okej. Inferion crafting. Dobra. Musi być konkretnie red, ja pierdolę. Mamy wełnę? A możemy nie mieć. Możemy nie mieć, powiadasz. Nie, no chyba zabijaliśmy te. Mi się wydaje, że nie mamy. One mogą gdzieś a to spać. Ja mamy silka przecież, zrobimy silka. O właśnie, znaczy ze stringów. Tak? No, ze stringów. No. Dobra, i teraz do tego czerwony barmik. Kurde, bo tylko jeden popi. A może czy kraftujesz czegoś? Z bitrodów się robi czerwony barmik. Czego? Z bitrodów, z buraków. Aaa, z buraków, dobra. Dobra, jeszcze raz jak się robi ten altar. A, 8 doka musi być, dobra. Coś już ma to leczysz. To muszę jeszcze wziąć. 2 wezmę jeszcze. Dobra, tak. Teraz tak. I tak. A, wystarczyło i tak jedno, okazuje się. Dobra. Dobra, altar. 4 stone i 2 golda. Stone chyba mieliśmy, nie? Stone jakieś tam mamy. Też nie, chyba stone nie ma. Trzeba będzie przepalić po prostu kobla. No to też chwila. Siema, Kłowicz Junior. Okay, hej, hej. Ty stek dawał 4 zawsze głodki? Chyba da. No ci chwycę. Jakoś tak. Chciałem, że 3 zawsze dawał. Nie. O coś tutaj, co to tak uderzyło? Niektóre mowy takie dźwięki wydają. O. Dobra. Coś tu zawyło groźnie. Co to jest? A, ten Wilkrzyn. Więc ogólnie robię nam sadzonki Dirta. Będziemy mieli Dirta. Brzmi ciekawe. O, chicken się zrespił. Aj, nice. Więc też nie zabijam tych frajerów już. Ogólnie. O, enderperełkę masz. No, to byłem. Fajnie, bardzo. Zabiłem jednego. Dobra, ten altar sobie postawię teraz. O kurwa, żeby to działało, to muszę 8 tych jebnąć. Ajajaj. 8 czego? Widzisz? Czekaj, już patrzę. Ojoj. Jak się kraftuje taki jeden? Teraz zobaczę. Jak potrzebny ich jest 8, to raczej nie kraftuje się tego trudno. No nie trudno, ale kurde no. A steel, co nie? Jest potrzebna? No steel. Ajajaj. No to muszę porobić trochę kobla. Dobra. No, wydaje mi się, że to powinno być bardzo łatwo płytkę wyfarmić na tym generatorze, bo to szkielet zostanie na dole. Walnie strzału creepera, którego zabije na hita. A płytki nam nie są potrzebne też. Altar. A ta tylko kurde. Jak to się nazywa to? To co? To muszę sprawdzić inaczej. Jak one się nazywały? Pedestal. Okej. Okay. O łuków będziemy mieli od tych szkieletów? Czyli potrzebujemy 8, czyli 16 tych. Kurde bela, niedobrze. 16 perpetów. Czyli potrzebujemy dużo wełny. No to ja stringi farmię na bieżąco. Dobra, to farm te stringi. Farmię. Bo jak klikniesz sobie Z, to wybierasz sobie, który pasek ze chwipunku masz mieć na głównej. Ciekawe, fajne to jest. No, oczywiście. A możesz taki mieć podgląd. No też.
No dobra, teraz tak. Tak. A to potrzebuje więcej. No Jezu, ile creeperów. Albo jebane, to teraz 8 trzeba. Co, stringów chcesz? Nie ma stringów, no. 3 sztuki tylko. No dobra. To mało. Dobra, na tym akcentem będziemy sobie kończyć w sumie ten odcinek. Więc elu. Pożegnaj się ładnie. Co? Pożegnaj się ładnie. A, sorry, zabiłem kurczaka, pa. Ale super. Ty, na czym to się mieli? Motyką? Siekierą chyba. Właśnie nie. Motyką. Motyką? No nie, no nie. Czeka mielić? Nie chcę się mielić. Nie wiem, dobra, kończymy, elo. Nara. Dobra, odpalam kolejny. Jasne. Dzień dobry, witam serdecznie, kolejny odcinek z Minecraft All in One. Jesteśmy z Gaborkiem. Siema, Gabor jestem. Tak, dokładnie. No i co? No i kolejny dzień farmienia sobie silków i innych takich rzeczy. Potrzebujemy, żeby zrobić altar. Więc za chwilę nam to zajmie. Tak, Bartek ogarnia jakieś totalnie powalone rzeczy. No, totalnie. Takie mega popierdzielone. Dobra, jeszcze dwa silku dostanę, już będę mógł kolejne zrobić. O nie, ziomek z pieskami się zrespił. No. Więc musimy po prostu czekać, aż będą spadać się pająki. Stąd ci układam do skrzynki, jak coś, potem widzę, że potrzebowałeś. Dobra. Mogę zobaczyć, czy jakiś inny sposób jesteśmy w stanie pozyskać wełnę, ale chyba nie. W ogóle stary, mam noże. Jak masz noże? No zobacz sobie, nożyk. Śmiesznie. Nóż kuchenny. Teraz zobaczę tam. Dobra, dobra. Pokaż nożyk. No patrz. Agery. Śmiesznie. Pokroiłem kurczaka w końcu. Brawo. Dzięki. O! Stalker się zrespił normalnie, nie wiem skąd. Albo wyleciał. Albo dostałem stalkerze czasami. Dobra, padł frajer. O kurwa! O kurwa! O kurwa! Idę po te, idę po bloki, idę po bloki. Idź szybko, szybko! Emergency, emergency! Już, Bartek. Po pół bloki. O kurwa, zajebie mnie coś tu szmati, wypierdalaj! Ajajaj. O nie! Creepery, creepery! Creeper! Pół bloki! A, umarłem! Kurwa! Też. Dobra, na spoko, dam radę. Ajajaj, wiedziałem, że to się w końcu tak skończy. No Bartek, no. Suń dupsko, kurwa! No suń dupę! Zabijam ich. O kurwa, spadłem prawie. Dobra. Ajajaj, zamykaj to tam. No, kurwa, bardzo chętnie bym chciał, Bartek, wierz mi. Kurwa, creeper jeszcze jebany. Ojej. Dobra, już jest okej. Okay. Pilnuję tutaj. Kurwa, mać. Półpłytkami tam musisz zalepić. No dobra, stary. Dobra. Jeszcze góra półpłytkami. Ich bij, ja ich to będę zalepiać. Dobra. Kurwa. Dobra, zabity. Dobra, zabity. O, uwaga, jest, dobra, leży. Zabrakło półpłytek, dobra. Kurwa, macia. Aj. Poczekaj, ja go biję. Dobra, git. Półpłytki. A chyba już zalepione w miarę wszystko. Nie, no jedno, jeszcze jeden bloczek. Kurwa, z czego tu się kraftuje? No jakikolwiek blok. Kurwa, mnie zajebał, no. Dobra, mam półpłytkę. Dobra, chodź tu szybko z tą półpłytką. No, frajerzo. Uwaga, bo kolejny creeper. Dobra, idzie. Chyba jest. Dobra, chyba zamknięte, no. Chyba jest tak jak było. No powiedzmy, bo... Umiarkowanie, no. Tak, umiarkowanie. Tylko tam z tyłu musisz pochodnie jakąś rozstawić, bo nie będą się tutaj respić. Gdzie mam pochodnie rozstawić? A, dobra. No wiem, strony. Wiem, dobra. Już. Aj, cały emergency sytuacja była. No. Dobra, ale się udało. No to najważniejsze, Bartek. Chociaż, a nie, to Bright. On akurat wychodzi zawsze. Ale git, ogarnięty. No,
Nie wiem, jak to się stało. Ta gra zlagowało. Mogę zlagować. Mógł być jakiś lagek. Ale udało się opanować, git. No i super. Masz silki? Z 3 rzucam, z 2. O, pajączek, super. AB? Co tam? Kojarzysz kogoś, kto posiada Teslę? Nikolas? No wiesz co, mam sąsiada, kurde, czy jak on się nazywał, ale on się tam zajmuje. Elon chyba? Elon? On chyba się zajmuje właśnie. Tak, sąsiad, fajny. Sąsiad. Kurwa, ale masz sąsiada. Pojebany sąsiad. Kurwa, no te creepery to już tak niebezpieczne są, powiem. A nic z tym nie zrobimy w sumie. Powiedzicie. No. Abyss! Bartek, jesteśmy na Abysie. Kolejna kategoria weszła. Super. I zrobiliśmy questa z tymi. Tajemnicze mógłby akurat wyłączyć wybuchanie creeperów na całą mapę. Nie, no co się będziesz ułatwiać? Co ty mówisz, Bartek? Okej, ciekawe. Mam tu Diamond Mob Farm też. Muszę pakować te rzeczy. Rzucam stringi. Gdzie? Na ziemi. Przepraszam. Dobra, w końcu nowa kategoria. Stringami. Lubisz to! A kurwa, mamy w ogóle dirt seedy. Mamy dirt seedy? Ja pierdolę, no mieliśmy. Kurde, tyle czasu. Pierdzielenia się, żeby to zrobić, a mamy dirt seedy. Pojebane. No skończymy sobie dwie. Ale skończyło nam się tutaj miejsce w tych skrzynkach. Których? Z mobami. No to wyżej. A wyżej. No ale tutaj też jest praktycznie pełna. No i co teraz? No to zrób nową skrzynię, no Bartek. Ajajaj. Przecież jak brakuje ci miejsca w aucie, bo jedziesz akurat w 5 osób, to idziesz do salonu i kupisz nowe. No proste, przecież to jest... Codziennie to robię. No właśnie. Nie mamy drewna. Kurde, ale powiem ci stary, że jak tak głośno nagłośniłem temat tego, że nie zajmuję się noclegiem, to powiem ci stary, że już kilka osób do mnie pisze o namiar na łozową. No i dobra, niech się ogarniałem. Niech się bawią, no. O, zniszczony ten. Ajajaj. To sobie zniszczyłeś tym razem. Aksa. A myślisz stary, że jak będę alkoholikiem przez 30 lat, to też mi wpadnie do kieszeni zniszczona wątroba? No myślisz? Nie wiem. Ciężko powiedzieć. Ty no powiem ci stary... Nigdy mi nie padła jakaś osoba wątroba. Zostały nam kurde 3 kategorie. Zobaczymy co z tego będzie. No. I zobaczymy kurde update do groserki jutro. Ja jestem ciekaw tych większych zakupów. No. I oni zmieniono system jakby wprowadzania cen ponoć do terminalu. Okej, fajnie. Zobaczymy to ten update'ik. No. Myślę, że się dzieje. Też tak uważam. Oj. Tak, a myszka mi się zapadowała. Kurde belka. I znowu 1000 nowych kategorii bloków. Akurat, nie wiem, ostatnio bardzo jaram się tymi wszystkimi symulatorami. No się nie dziwię, Bartek, absolutnie. No, zajebista sprawa. Ty, a... nie wyciąłeś tego stołna? Do skrzynki z blokami, ale najebało mobów, stary. Ty zalepiłeś już cały sufit? Nie. To stary jest mobów jak ja pierdolę. No to zajebiście. No ogólnie to tak. Kurwa, ale górą wychodzą? Co jest? Górą wychodzą? No nie. Nie, nie, nie. A zajebiście, dobrze no. Jak na to, że kurde cały sufit nie jest zalepiony, no to respawn się w chuj. Jestem ciekaw, czy tu coś na modach jest jakiś element zwiększający częstotliwość respawnu mobów.
Oj, a propos music boxa to mamy. Mam music boxa. Myślę, że to jest tylko kwestia po prostu tego. Do levela, w sensie do levela. Poziomu trudności, o. Bartku, a. Masz stringi. Dzięki. Pytanie teraz tak, gdzie ty wrzuciłeś tego stołu? Nie widzę go totalnie. A dobra, widzę. O, właśnie. Dobra, mam 6 już altarów. Dobra, jeszcze jeden. Pojebałeś mnie, nie było. A do czego w ogóle? Co ty craftujesz? No do altaru, żeby móc sicy robić różnych tych rodzajów. Okej, okay, a to sicy to na co nam? No sicy na te. Żeby móc sadzić i potem z tego normalnie robić surowce. Okej. Okay. Ty, a czemu ty tuby nie zrobiłeś? Jakiej tuby? No z góry do dołu, żeby to w tunelu, żeby spadały. No bo nie mam surowców. No człowieku, masz 3 skrzynki surowców. No dobra, ale to są takie surowce, no które... całkowicie losowe. No właśnie. Ty, w ogóle mam do ciebie pytanie, jak ty w ogóle przez 4 lata bycia mniej lub bardziej na tych noclegach moich od PGA Perkonu, wiesz jak ta kobieta ma na imię od noclegów? No, totalnie. A ja kurwa pamiętałem, no przecież ona mi no tak odsyłała. Ja też jej przelewy wysyłam, ale to nie wiem czy ona czy córka, bo to na numer konta. Nie wiem, szczerze. Też nie wiem. Beka stypa. Ile was silka? Jeden, a czemu ty na to silk mówisz? Znaczy no... No string. No, no dobra, no to string, no. No jeden, jeden. No masz. Krówka. No bo to też jest poprawne jakby. Nie, napisane jest string. Sam jest string. A dziękuję bardzo. Jeżeli Bartek, no co ja mam ci powiedzieć, że jestem tym co jem, to jestem pizdą. Esa. Prosto, że tak. Dobra, mamy altar. Ty, skeleton sicy się już za chwilę urosną. No i git. W ogóle dało się chyba... Czekaj, jak ten mod się nazywał? Mystical. Dobra, teraz tak. Dało się chyba jakąś konewkę zrobić, żeby to szybciej się ten... O, jest. O kurwa. Czy mamy diamenty? No jakieś na pewno. I Prosperity Ingot? No, mamy ten or prosperitowy. Or prosperitowy, a Ingot? No ingota się robi chyba z niego. Gdzie są te w ogóle ingoty wszystkie? No tu. A nie mieliśmy? Mi się wydaje, że może mieliśmy. Ingota? No nie wiem, byku. Wydaje, że nie. Nie, nie przypominam sobie, żebyśmy mieli akurat. For real. Dobra, to da się robić z Irona i 4 shardów, dobra. To takie 4 potrzebuję, 4, 4, 8, 16, dobra. 16 tego potrzebuję i 4 angoty. Dobra, git. Cześć, chwilę, mam telefon. Dobra. Git, 4 mamy. Do tego tak, potrzebuję diamenta jednego. No nie za dużo mamy tych diamentów, ale okej. Bone meal. Dobra. I potrzebuję jeszcze... Dobra, to muszę zrobić. Ja właśnie zobaczę jak tam nasze kościki. Dobra. Szkoda, że więcej tych się nie respi zwierzaków, my żeśmy to pozabijali, kurczę. No, żeśmy pozabijali i teraz nic się nam nie respi, no właśnie 4, dobra. 4 goty. O nie, jak to się robiło? Nie może poczujemy silk toucha. A do czego? O, z 9 się robi jeden melon? Pojebało was. Ja cię chwyca. Myślałem, że z 4. I tym razem. Dobra, ja mam robię konewkę, póki co.
No dobra, bratko. Dobra, cyk, cyk, dobra, mamy konewkę. A na co to jest konewka ogólnie? Na to, żeby szybciej rosło. Brzmi masno. O, to też mamy tego bowla. Ajajaj, rozjebałem. Narza się, Bartek. Dobra. Staram się to rosnąć. Okej. No mega długo trzeba było przy tym tak nawozić. Nawoź. Zlewać. Trzeba będzie więcej tych liców porobić. No, na luzie, Bartek. Dobra. Teraz wyrośnie. Spoczy, spoczy te mego oczy. To wody nie potrzebuje? Dobra, mam jedno już. Ma wodę, jakby. A, no dobra. Skoro uważasz, że ma. Czy da się, kurczę, teraz tak, z tego zrobić deep seedy? Z tego jak urośnie, to jest szansa na deep seeda. 5%, o kurwa. 1% na esencję. Ajajaj. To ciężko będzie zdobyć więcej niż 5. Kurde, ale pojebane. Co pojebane? Już pod wodą rośnie tylko. Dobra, tego no to musisz underwater, kurde, co ty myślałeś? No właśnie wiem, że underwater musi być. Underwater. Dobra. Dobra, i tu jeszcze jedno. To jest sobie drewno podłożę. Dobra. Dobra, tutaj takie dodatkowe. Tutaj potem dołożymy jeszcze tą ziemię. Jasne, bracie. Git. Buja, buja. Dobra, i git wody i ryż. A to będzie oddzielone. Dobra, git. No, zniszczył mi się aks, kurde. Jak go naprawić? Nie mam pojęcia, stary, totalnie. Runów. O Jezu, jakie powalone rzeczy. Smithing table. Ale powalone rzeczy tu są. Czekaj, sprawdzę to. Gdzie jest iron? A tu. Ale powalone nie, rzeczy. Nie mogę tak. Ores. Ores się samo wypełnia. Aquamarine. To tu mamy 32 aquamarine. No właśnie. O. Ale to nie jest zepsuty. Ty! Mam... Co tam? Stary, mam ciekłe światło gwiazd. Piaderko. Ja pierdolę, pojebany jesteś. No pokaż ostro. To. Ja się boję tego wylać, wygląda jak mleko. O, to tam, to było potrzebne do czegoś. O, no dobra. Rzucę to póki co. No spoko. To było potrzebne właśnie, żeby zrobić jakieś tam urządzonko z tego marbla. Okej, okay, brzmi ciekawie. Mmm. Source gemów chyba tyle nie mamy, oczywiście, że nie mamy. Mało mam source gemów w ogóle. Arcane Stone'a też. Dobra, zrobię nową siekierę po prostu. O, proszę. No tam wyjebę. Ale nie mamy książek chyba. Nie mamy książek, no. Ale by było przypałowo. Tak sobie teraz pomyślałem. Rzuciłem w przepaść przy naszej krowie tam, właśnie tam siekierkę. Tylko to była siekierka magnetyczna. Śmiesznie by było, gdyby przegnał krowę do spadku. To było całkiem zabawne. Właśnie. Trzeba zrobić trochę węgla drzewnego i porobić pochodnie. No w jakim stopniu na pewno, Bartek. No aportowałaby. No to było zabawne. No. Jedyna krowa grzybowa. No. Można by aportować. O, walone. Daryś. O. Dobra.
Dobra, zrobię to wszystko tutaj, sobie ładnie rośnie. Tą wyspę tym. Jak to się nazywa? Wyspę drzewową. No, robię powoli kłościki. Dobrze, dobrze. No jakoś coś tam dzieje się. O Jezu, jak ja widzę jakieś gigantyczne okno do kraftowania, to już mi się odechciewa. Bo to jest naprawdę, niektóre okna do kraftowania są większe kurwa od, nie wiem, od mojej głowy. To prawda. Fire essence. Takie są właśnie. Dobra. A, chcieliście ory! Czemu kurczaczki pieczone nie powiedzieliście, że chcecie ory, zanim wszystkie przetopiłem? No jakby for real, a już skończył nam się ten etap, już nie możemy tego zrobić, imagine. O oh, wow. No to cóż. Dupa Jasiu Karuzela. Jak to się mówi, zdarza się. Co to? A, nieważne. Też. Pojebało mnie. Dobra, przepalę trochę drewna. Robimy węgiel drzewny. Prismarine Crystals? To mam już powoli. Kryształy pryzmarynu. Mamy. Ale to 16 tylko mam póki co. Trochę zużyłem. A, bo używałeś tego? No, no, no. Dobrze, Bartek, wybaczam. Mam Skeleton Seed tieru trzeciego. Nice, możesz to posadzić. A gdzie? Tutaj z tyłu. Bo uważaj, żebyś nie wpadł w dziurę, bo to jest dziura. Czekaj. Gdzie? Na czym? Tutaj jest dziura, na tym posadź. Te seedsy wyglądają grube, jakby to był faktycznie ważny element jakiś. No bo jest. O. Fajnie. Fajnie. To całkiem, całkiem klawo. Możesz poczuć się ważny. Tak? Jak element tej gry, no. Dobra, trzeba pozabijać troszkę motków. To się fajnie na respie. Fajnie się respił, zajebiście działa ten Doom Mob Grinder. A, wiem, bo zrobiłem. No tak. Nie mój. Exactly. Ja mam magnetyczność? Ja mam magnetyczność. To jest od razu lepszy. Coś to było, nie no, za dużo roboty, czy... No, nie dam rady teraz. Dobra, 19 level. Dobra. No nie! Co tam? Nie, ten przycisk sobie zdać do skrzynki, pół skrzynki, to wziąłem ze skrzynki, pół skrzynki. A nie. Dobra, no to z beta z could be. Prismarine, Prismarine Bricky, Dark Prismarine. Ja to podlewam, kurde, dirta. Okej. Okay. Jest, i czuję się zajebiście. No o to chodzi, Bartek, głównie w życiu. Tak, czy dobrze dokładnie. Czuć? Dobra, kolejne bieda melony. To nie chce mi, kurwa, dirt seed wyrosnąć. Podlewam go i podlewam, całe życie podlewam. Nawet, kurwa, deszcz jego podlewa. Nic nie rośnie. Marchewka za nim szybciej urosła, no. No rośnij! Rośnij duży, okrąglutki, no. O, Creeper Seed wyrosły. Kurde, ale ten... Co? Fertilizer Essence tam wypadł, zajebiście. 5% było na to. O proszę, skąd ty wiesz takie rzeczy? No bo jak to kieruję, to jest napisane. No. Ale 5% powiem ci, w jakichś rzeczach, które robimy na multum, czy na przykład kopiemy rodę albo bijemy mody, moby, to jest bardzo dużo akurat. No, to prawda. I mam też Creeper Essence. Yummy. Tak. Co ty ku... No, Werewolfie! Werewolfie. Ale ładnie sobie poradziłeś, patrzyłem na to, kibicowałem fajnie. Ci. O, miło z twojej strony, Bartek. Tak, żebyś przegrał. Aha. A wiesz, ty się może uspokój, bo ten miecz zaraz zaśpiewa le 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 le. O, zaraz to cię oleje. Ta. Ty no, albo to jumpa mam? Nie. Niemożliwe.
Jestem osobiście hejterem anti-jumpa, mega duży. No. To dla jakichś kurwa kidosków się zrobiło. Nie hejtuj mnie, no. Jesteś strasznie ofensywny dzisiaj. Dopierdalasz się do mnie, że nic nie robię. Ty, coś tu lata normalnie. Werewolf ze skrzydłami jest. Ach, to jest werewolf. Niczym się nazywa werewolf. To inaczej. Kurde, skończę streama, zjem sobie obiadek od mamusi w słoiczkach zapakowane. O kurde, no, lepiej. Wezmę sobie prysznic. No co, no, ja w sumie, no, prysznic dobre, dobre. No, czasami weź trzeba, mimo grania w League of Legends. Weź, u mnie jest tak kurwa gorąco. No, u mnie nie. U mnie nie. No tak, bo tym piwnicy tak, mieszka. Tak, piwnica vibe. No, o, sobie... ja właśnie na poddaszu, więc no. To niektóre rzeczy ja w ogóle nie rosną, niektóre rzeczy w ogóle, mają 0%. No nie lubię może. No to niech zaczną kurwa ten. To im wytłumacz. Ej. Żeby zaczęły. Rośnijcie, no ja mam doświadczenie w rośnięciu, mam ponad ten, 1,90 m, chodźcie tu, rośnijcie proszę. Teraz na pewno zaczną rosnąć. Mówisz? Zaczynają presję. Wodę tutaj mają. Tak, nie chcą rosnąć. No tutaj niektóre się zatrzymał ich progres. Które? Już karoty podmieniam, bo już karotów nie mam do questa. Patrz, rośnie. Co ty pierdolisz? No rośnie, nie widzisz? Nie rośnie, na 57% jest cały czas. No to czyli rośnie. No nie, no jakby rosło to było 58, 59. A. Widzisz już 86. Widzisz jak rośnie? No, jak na drożdżach. No. Ktoś posypał mefedronem. Co ty pierdolisz? W grze komputerowej oczywiście. Myślisz, że to na rośliny to tak działa? Myślę, że jest na to mikroskopijna szansa. Ale no niestety nie dowiemy się, ponieważ nie wspieramy brania narkotyków. Tak, tak. Tu. Siema rogi, dobrze się bawiłem. W niedzielę byłem krócej na targach, ale dobrze się bawiłem. Spotkałem się z ekipą i było klawo. Jak Gabora. Tak, tak. Exactly, ja lubię ogólnie, więc to nie kara. Lubisz jak cię potępiamy? Tak, tak. Jak dzisiaj graliśmy na tego Weskera, czy tam Vexera w DBD, to się bardzo dobrze bawiłem. O, Enderman się zrespił. Ja bym mógł Endermana z tego cosplayować w Minecrafcie. Znaczy w Nagprykonie. To nie byłoby trudne. No, szczególnie, że ja mam chude rączki ogólnie. Wystarczy być wysokim. No. Dobra, ja się teraz z tej esencji robiło tego. Girta. Jest zwykły girt. O, tak się robiło. No i patera. No. Włączyłem sobie 8 esencji i mam 24 dirta. No i zajebiście. No i to tyle? No. A. Mamy dirta. Aha, okej. Okay. No i tak samo możemy robić z innymi po prostu. Na przykład, ale co, mogę tak zrobić na przykład, nie wiem... z diamentami? No, jak zrobić diamond seedsy. A jak się robi diamond seedsy? Oj. Oj. Siadaj mały kurwio, opowiem ci niezłą historię. Oj. No musimy mieć 4 LT, diamenty. Nie posłucham cię do blokady SS, głosu, możesz mi dać jakąś zabawną karę, jeżeli się chce. SS, żeby mieć Imperium SS, potrzebujemy mieć Tertium SS, żeby mieć Tertium SS, musimy mieć Prudentium SS, żeby mieć Prudentium SS, musimy mieć Imperium SS, czyli to mamy. Poczekaj, bo ja się zatrzymałem na etapie sadzenia ziemniaków. No to jest trochę do tyłu. No troszeczkę tak, no, weź ich tam postukaj. Wtedy będziemy mogli zrobić diamond seeds. Grubo, grubo. Fat thing, fat thing. No, fat thing. O kurwa, trucizną dostałem. Ale tylko na 2 sekundy. Beka. Całkiem, całkiem. Beka z uliczki. Ja to? Ona tylko siebie zaraziła. Beka z niej. O, ryż za niedługo będzie, Bartek. Zajebiście. A ja mam ryż też w lodówce. Zombie do ciebie idzie. A rzeczywiście, co tu robisz? Spadł. No nie. Najgorzej, co my teraz zrobimy? Straciliśmy expa.
I potencjalnie rotten meat. No nie, no te miczki cały czas się leczą. No ale ja bym dał radę się tak wychudzić. Tak wydaje mi się, że dałbym radę w swoim życiu zejść tak bez jakichś turbo negatywnych skutków do... I ogólnie musimy też 6-6 kategorii? Tego. Do 6-6 mógłbym zejść nie umierając. Tak mi się wydaje. AB? No. Widziałbyś mnie jakbym ważył 66 kilo? Czy widziałbym cię? W sensie, czy uważasz, że byłoby to turbo niezdrowe? No, trochę tak, no. Okej, okay, dobra. Bo mi mówią, żebym kosplayował 0,96, ale muszę się wychudzić. Ale mordę drze, drę identycznie. Myślę, że z tym nie byłoby problemu. No. Myślę, teraz Gplay teraz wykorzystuje 0,96 do siebie, do swoich filmów. I on za każdym razem, jak ktoś podchodzi do 0,96, to ten 0,96 odpowiada: nie zawstydzaj mnie, nie zawstydzaj mnie. To śmieszne. O, mam glowstone dust. Nie zawstydzaj. Nie, ale z jeszcze takim, wiesz, spiczowanym głosem. Nie zawstydzaj mnie, no czemu mnie zawstydzasz? No, straszna ścierwica. Oj. No. No ból. Jak ryba, ból, ból, ból. Ty, aczkolwiek ja osobiście uważam, że to jest trochę niefajne, że tu w grze w Minecrafcie można palić tylko na przykład drewnem na przykład kurde węglem w ogóle, bo tak w praktyce to wszystko ci spłonie w piecu. Może nie kamień, ale takie rzeczy typu na przykład, nie wiem, jakbym wrzucił stringi na przykład, albo mięso, to wszystko jest swego rodzaju paliwem. No nie, to bardzo szybko by się to... No niektóre rzeczy bardzo szybko, niektóre rzeczy dłużej troszeczkę, co nie? Tak w praktyce to wszystko jest w stanie być jako paliwo do płomienia. Wszystko ci podsyci okien, lepiej lub bardziej. Jezu, ale po prostu... Co? Ale nie, tu absolutnie, absolutnie nie ma mieć żadnego kontekstu negatywnego. Po prostu mówię jako mechanikę. Ja rozumiem, tylko po prostu się nasuwa, no. A to nie, broń Boże, nie o to mi chodziło jak coś. Absolutnie. Dobra. No dobra, kończymy. No właśnie, tej, bo ty wiesz, you're running too fast. Tak, kończymy odcinek też. Elu! Elowina!